Dzisiejszy film jest pierwszym z serii filmów pokazujących mój nowy projekt. To jest projekt budowy kolejnego pojazdu elektrycznego. Tym razem będzie to hulajnoga z napędem elektrycznym. Projekt rozpocząłem, tak jak każdy projekt, od sformułowania założeń technicznych, założeń konstrukcyjnych, określenia wymiarów głównych całego pojazdu i zrobienia takich podstawowych szkiców, rysunków konstrukcyjnych. Tutaj są, no, nie widać, to jest odręcznie narysowane rysuneczki. Nie chciało mi się tego robić w CAD-zie, bo szkoda czasu. Takie odręczne szkice, odręczne rysunki całkowicie wystarczą do tego typu projektu. Oczywiście na początku zrobiłem też obliczenia wstępne i na razie wygląda to w ten sposób, jak widzimy na tym obrazku. Zasadnicza część konstrukcji, cała rama, tak jak widać, będzie zbudowana z profili stalowych. To są profile stalowe zimnowalcowane o wymiarach 40 x 20 mm na 2,5 mm. To jest grubość ścianki takiego profilu. No i ten profil będzie stanowił konstrukcję nośną do zamontowania koła tylnego i koła przedniego za pomocą takiego prostego układu kierowniczego. Jeżeli chodzi o założenia konstrukcyjne, to pojazd będzie oparty na tylnym kole tego typu. To jest koło o średnicy 260 mm i grubości 80 mm. Koło dętkowe, pompowane, łożyskowane na łożyskach maszynowych. Natomiast koło przednie to jest koło o średnicy 175 mm. Tego typu, to również jest łożyskowane na łożyskach maszynowych. Koło przednie będzie miało hamulec tarczowy. Tutaj jest tarcza. Tutaj jest cały zespół hamulca i będzie zawieszone na widelcu, który pospawam z takich płaskowników, i będzie to łożyskowane na łożyskach wzdłużnych. Tutaj mamy takie bardzo fajne łożyska wzdłużne. One są bardzo wytrzymałe, mają bardzo dużą nośność. To łożysko, ten typ łożyska, ma nośność statyczną 14 kN, a nośność dynamiczną prawie 10 kN. Także zawieszenie tego koła, układ kierowniczy tutaj będzie bardzo, bardzo solidny. Natomiast koło tylne będzie kołem napędzanym. Będzie zamontowane z tyłu tych podłużnic za pomocą takich wsporników i jako układ hamowania tylnego koła będzie zastosowany hamulec elektrodynamiczny. Będzie hamowanie elektrodynamiczne silnikiem. Cały pojazd będzie napędzany za pomocą takiego typowego chińskiego silnika szczotkowego prądu stałego o napięciu znamionowym 24 V. Moc znamionowa mechaniczna tego silnika to jest 250 W. Moc elektryczna jest wyższa, ponieważ ten silnik ma sprawność 76%. Moment mechaniczny znamionowy tego silnika to jest 0,9 Nm i obroty znamionowe 2650 obrotów na minutę. Ten silnik za pomocą przekładni zębatej będzie napędzał właśnie to tylne koło.
Przekładnia zębata składa się z zębatki na osi silnika. Ta zębatka ma 11 zębów i zębatki tylnej. Ta zębatka ma 65 zębów. Także przełożenie tej przekładni zębatej wynosi 5,9 do 1. I przy tych parametrach silnika, czyli przy tej mocy, przy tych obrotach, przy tym momencie i przy tej przekładni oraz tej średnicy koła, tak jak mówię, 260 mm, prędkość znamionowa tego pojazdu powinna wynieść 22 km na godzinę. Ile wyniesie w praktyce, to się okaże. Jeżeli chodzi jeszcze o konstrukcję mechaniczną, akumulatory będą umieszczone wewnątrz tej przestrzeni podłużnic, będą podwieszone pod tymi podłużnicami. Tutaj z boku będzie zamontowany sterownik. Jako sterownika użyję takiego sterownika mikroprocesorowego, który wcześniej zaprojektowałem, który pokazałem na jednym z wcześniejszych filmików. To jest sterownik taki mający wiele funkcji, właśnie podstawową funkcję hamowania elektrodynamicznego. Ma oczywiście bardzo taką istotną funkcję zabezpieczenia przed uszkodzeniem, przed przebiciem stopnia mocy, ponieważ te silniki prądu stałego są sterowane za pomocą modulacji szerokości impulsu. Tranzystor kluczujący właśnie realizuje funkcję modulacji szerokości impulsu i w przypadku uszkodzenia tego tranzystora, czyli zwarcia, silnik dostaje pełne napięcie i tracimy kontrolę nad tym silnikiem, dlatego żeby to jest oczywiście niebezpieczne w przypadku pojazdu. Więc żeby zabezpieczyć się przed tą sytuacją, ten właśnie sterownik mikroprocesorowy, który zaprojektowałem, ma funkcję takiego zabezpieczenia. Czyli w przypadku przebicia tranzystora sterownik spowoduje odłączenie zasilania napędu i oczywiście sygnalizację awarii. Także cała konstrukcja będzie konstrukcją skręcaną, z wyjątkiem widelca, chociaż nad widelcem to jeszcze popracuję, bo tak niezbyt mi się podoba ten pomysł. Więc te wszystkie elementy, ten wsporniki koła tylnego, wspornik silnika i tutaj ta belka przednia, łącznik podłużnic, to będzie konstrukcja skręcana. Ja wprawdzie mam spawarkę, no ale nie jestem jakimś mistrzem spawania, więc wolę tutaj zrobić konstrukcję skręcaną. Tym bardziej, że ona umożliwi większą powiedzmy elastyczność. Także w następnym etapie teraz ciąg dalszy prac nad tą konstrukcją to jest wytrasowanie otworów w tych wszystkich elementach konstrukcyjnych, skręcenie tego wszystkiego razem, zamocowanie koła zębatego na tym kole tylnym napędowym, zamocowanie tarczy hamulca do koła, no i poskładanie tego wszystkiego. No to będzie generalnie trochę zabawy. Także ciąg dalszy prac w następnym filmiku.